Tylko sam ginę sypia pupom ziemli. Sudby narodu w stole wierszyć i w города sypiać i bombić. Nie nadarwić. Ameryka, герою штампует тебе твой Голливуд. Они на экранах добру поют и поют. Ну а в реальной жизни ты ложь, смерть и разврат народом несешь. Это твое. Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, już suwerenów narodu polskiego, Brygada Siwaka. Zaczynamy od informacji, najpierw prześmiewczo, później poważnych, aczkolwiek nie wiem, czy jest się z czego faktycznie cieszyć, ponieważ jest coraz mniej ludzi normalnych. Otóż, drodzy Państwo, zacznijmy od zdjęcia. Ktoś, kto się interesuje polityką, dobrze wie, kim jest ta osoba. Zmarł Jakob Rothschild. Dopiero co? Szef londyńskiego oddziału Rothschildu miał 87 lata. Zmarł główny inicjator wszystkich konfliktów światowych od 1991 roku. Istota, która sponsorowała wszystkie kolorowe rewolucje ostatnich lat 30. Afryka, Bliski Wschód, Ukraina, Gruzja i wiele, wiele więcej. Faktycznie to bestia była. Mam nadzieję, że będzie miał odpowiednie warunki, a tym samym najlepszej jakości ogień.
A tutaj od razu proszę sobie zobaczyć. Eugeniusz Mieczysław Sendecki. To, co napisał chyba na Facebooku. O, tak będzie lepiej. Każdy będzie mógł sobie przeczytać kilka razy, bo faktycznie ciężko jest to zrozumieć. Na śmierć Rothschilda znam narodowców, kamratów i polskich patriotów, których ta śmierć ucieszyła. Pospieszyli i durni, przepraszam, polskich patriotów, która ta śmierć ucieszyła. A kogo może zasmucić? No chyba jakiegoś półgłówka totalnego. Pospieszyli durni uzewnętrzniać swoją radość po waspowskich mediach społecznościowych. Jak stara polska szlachta szczera opowiadająca o wszystkim po żydowskich kaczmach. Jakkolwiek Rothschildi to nie moja polska opowieść. My mamy Zamoyskiego. Nie mieszaj. Absolutnie, bo to później wyjdzie. Kogokolwiek, kto jest Polakiem, w swoje zagrywki. Nie mieszaj. To dobra rada. Jakkolwiek Rothschildi to nie moja polska opowieść. My mamy Zamoyskiego. Dzisiaj obydwaj ci wielcy panowie już nie żyją. Bóg ich osądzi, możnych tego świata. Mi się serce kraje, jak widzę, co się dzieje i z Polską, i z Izraelem. Ciężko to przetrawić, te jego słowa. Co ci jest bliższe, chłopcze? Polska czy Izrael? No być może, jeżeli tak się bardzo troszczysz, no to powiem słowami cząstkowymi. I Polska, i Izrael. Mi się serce kraje, jak widzę, co się dzieje i z Polską, i z Izraelem. A to są państwa, dla których Zamoyscy i Rothschildowie oddali swoją majętność. Przepraszam najmocniej, czy wy słyszeliście coś takiego, żeby ktoś, a jeszcze tym bardziej, w tej hierarchii najwyższej, cokolwiek oddał swojego? Jak nie zabierze, to na pewno nie odda. A jak zabierze, to i tak będzie mało. Nawet jak nie będzie widział, zawsze powie za mało. I z żalem, i smutkiem widzi wojnę niszczącą dzieło życia Zamoyskiego i Rothschilda. Z żalem i smutkiem widzi wojnę niszczącą dzieło życia Zamoyskiego i Rothschilda. Jak można porównać? I tak określić Zamoyskiego z Rothschildem. Nie wiem naprawdę, co sądzicie o tym wpisie, a tym samym o tym człowieku. Ja nie wiem, czy można by było, w jaki sposób takich słów się wytłumaczyć. No chyba raczej nie. Chyba, że sposobem tuskowym. On tak zawsze mówi, że nie wiadomo, o co chodzi, a później wyszukuje sobie faktycznie jakieś furtki w zależności od pytania. Że no nie, no przecież tego nie było w temacie, ja miałem co innego na myśli. No dobrze. I zakończymy to, bo jest to po prostu żenada, ale jeszcze tak przypominam. Twórca tych słów ma określony cel. I dla mnie jest to zwykły troll i nic poza tym. Bo zachowują się tylko ludzie, tak, którzy robią sobie zwyczajne jaja. To jest po prostu fizyczna niemożliwość, jak ja na to patrzę. Tam nie ma żadnej składni. To wszystko jest tak pomieszane, porąbane, że przechodzi ludzkie pojęcie. Przechodzimy dalej. Zmarł Nawalny. Niestety śmierć była naturalna. Niestety.
Słuchajcie, niestety śmierć była naturalna. Co to za twierdzenie? No ale dobrze, idziemy dalej. Odpowiedź szefa głównego zarządu wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego jest po prostu oszołomiająca w swoim cynizmie. Mogę was rozczarować, ale wiemy, że tak naprawdę zmarł z powodu zakrzepu krwi. I to jest mniej więcej potwierdzona informacja. To jest to, co wiemy. Przepraszam najmocniej, czy stamtąd możemy mieć cokolwiek potwierdzonego i szczerego? Ludzkie pojęcie przychodzi, zaraz wytłumaczę dlaczego. To jest to, co wiemy i to nie zostało wzięte z internetu. Powiem to tak. No niestety, ale śmierć była naturalna. Niestety śmierć była naturalna. Budanow jest bardzo zawiedziony, że Nawalny zmarł śmiercią naturalną. Lepiej byłoby, gdyby go zabili. Ale Zachód i tak będzie wprowadzał sankcje z Nawalnego i nie obchodzi ich jak zmarł. Najważniejsze, że takiej okazji nie można przegapić. Według moich danych śmierć jest rzeczywiście naturalna. Ja też myślałem, że został zabity przez swoich. O, proszę bardzo, ponieważ stało się to dla nich w samą porę. Ale wygląda to na to, tym razem się myliłem. Jurij Podolka. Otóż tak, moja opinia, prywatna opinia jest taka, że po wyjściu tego filmu, jak się próbował dogadać między 10 a 20 milionami dolarów, no to, przepraszam najmocniej, to była zaliczka. Miał przeprowadzić kolorową rewolucję w Rosji. Ponieważ ten film wyszedł, Rosjanie go puścili. No w związku z tym taka forma jest najlepsza wypowiedzi. A kto to zrobił? No to ten, który na tym zyskał. Tak. Czyli tutaj jak było, swoi. Ale nie swoi, bo ktoś go nazywa Rosjaninem. Nie. Swoi to znaczy z tego klucza rasowego. I to wszystko, drodzy Państwo. Idziemy dalej. Od 1 września do szkół wchodzi obowiązkowy przedmiot wiedza o zdrowiu. Drodzy Państwo, proszę sobie tego poszukacie. Ponieważ pod płaszczykiem tego zdrowia kryje się przygotowanie takie potężne LGBT. Czyli mówiąc krótko, demoralizacja totalna. Idziemy dalej. Izrael pracuje nad dostarczeniem Ukrainie systemów wczesnego ostrzegania przed atakami rakietowymi i dronami, powiedział stały przedstawiciel Izraela przy ONZ Gilad Erdan. Powiedział, że Izrael jest szczęśliwy, mogą dzielić się potencjałem z ukraińskimi przyjaciółmi. No nie dziwię się, przecież mają doświadczenie, prawda? Podczas wojny byli bardzo przydatni przecież również. Tak, bardzo przydatni. Przypominam, że wojnę sponsorowało 6 banków, Goldman Sachs na przodzie. Tutaj, drodzy Państwo, rewelacja. Nie będę tego rozwijał. Ten oto osobnik stwierdził. Wielu z Was może nie wie, że mój syn jest amerykańskim żołnierzem. Kogo to obchodzi? A poza tym, my się nie dziwimy. No niech jedzie na Ukrainę. Wysłałeś go, tatusiu? Tutaj jest to zdjęcie, zaraz to przetłumaczę, proszę bardzo. Naszym ojcem jest Bandera. Ukraina jest naszą matką. Modlitwy seminarzystów z równego seminarium OCU. Ukraina usuwa się wielkie dno. Gdzie indziej jest możliwe, aby w kościele wychwalano mordercę i nazistę, tylko na Ukrainie. Rolnik, proszę uprzejmie,
do Macrona powiedział. Co dwa dni rolnik we Francji popełnia samobójstwo. Pracujemy 100 godzin tygodniowo. Ja tak pracuję od 3 lat i nie mogę czerpać dochodu. W sierpniu prawie też to zrobiłem. Samobójstwo. Moje dzieci mają 15 i 10 lat. Ludzie tam też głosują na bandytów i morderców, oszukali wybory i oprawcy nadal rządzą. Tak, drodzy Państwo, jeszcze raz powtarzam, nie, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości, co to jest Unia Europejska. Jest to stwór, drodzy Państwo, tych właśnie globalistów za oceanu. I jeżeli ktokolwiek mówi, że w tym kraju jest tak i w tym kraju jest również tak samo, więc będziemy się w ten sposób usprawiedliwiać. No, że Boże kochany, no tak już jest. Nie. To jest jedno naczynie połączone. Przez jedną czapę rządzone. Ławrow o nowym pakiecie sankcji Unii Europejskiej, co do tego, co planuje i robi Unia Europejska, nic o tym nie myślę. Już dawno przestaliśmy się dziwić, że Unia Europejska żyje własnym życiem. Nie dba o dobro obywateli swoich krajów, ale o dotrzymanie kroku Stanom Zjednoczonym w antyrosyjskiej histerii. Tak, sądząc po rozwoju sytuacji w tej rusofobicznej kampanii, Stany Zjednoczone tracą obecnie prymat na rzecz Unii Europejskiej. Historia postawi wszystko na swoim miejscu. A niech mieszkańcy krajów Unii Europejskiej wyciągną własne wnioski i zastanowią się, kogo wnieśli do władzy. Giną dziesiątki, bardzo ważne, giną dziesiątki milionów osób, a rządy udają, że nic się nie stało. Mamy dowód na nielegalność systemu i jego zbrodniczy charakter. Najnowszy wywiad Tucker Carlson mówi nawet o 17 milionach zgonów w wyniku, nie będę mówił czego, ale każdy wie. Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy, Budanow. Nawalny naprawdę zmarł z powodu pękniętego skrzepu krwi. Ciekawe, co na to poddany korony brytyjskiej Radio Sikorski. No właśnie, panie Radosławie, pana syn jest żołnierzem amerykańskim. Mam nadzieję, że wyślą go na front. A może pan dołączy do niego? I teraz, moi drodzy, jaką opinię miał na ten temat? Przypominacie sobie? Bardzo podobną jak Hołownia. Morderca, to on i tak dalej, i tak dalej. To są najłatwiejsze słowa. Przecież, drodzy Państwo, ta propaganda, to tam nie ma limitu. Tam jest dowolność. W głupocie. A tutaj jest coś pięknego. Policjanci dostali pobici przez Ukraińców. W sobotę 24 lutego około godziny 22 dyżurny KMP Tychy otrzymał zgłoszenie o zakłóceniu ciszy w jednych z mieszkań budynku wielorodzinnym. Na miejsce skierowany został jeden z podległych patroli. Jak relacjonuje portal 112tychy.pl, interweniujący policjanci podjęli czynności legitymowania, wówczas zostali zaatakowani przez lokatorów mieszkania. Funkcjonariusze wezwali wsparcie drogą radiową. Przed jego przyjazdem zostali pobici, a jeden z nich stracił przytomność. Kolejni stróże prawa, którzy przybyli po kilku minutach, zatrzymali 5 lokatorów. 3 mężczyzn i 2 kobiety. Cała piątka to obywatele Ukrainy. Dodatkowo na miejscu oddział Pluton gaśniczy Tyskiej Straży Pożarnej, wezwany ze względu na zapach spalenizny. Duże stężenie gazu pieprzowego. Wiecie co? 3 mężczyzn i 2 kobiety. To byli policjanci? 3 przedszkolanki? Pytam się. Czy to były przedszkolanki? Jak to jest możliwe?
że we własnym kraju policja może się dać pobić trzem mężczyznom, albo może dwóm kobietom. A być może te dwie kobiety pobiły tych policjantów. W głowie się nie mieści. I teraz tak, oni są bardzo teraz wyjątkowo mocni w poleceniach systemowych. Ale jak przychodzi do czego? No to obraz jest to nędza i rozpacz. To nędza i rozpacz. Proszę uprzejmie, idziemy dalej. Ta pani. Bo wygląda jak wygląda. Nie będziemy komentować. Wiktoria Nuland. Nie jest zadowolona z obecnej Rosji. No całe szczęście. Szczerze mówiąc, nie takiej Rosji chcieliśmy. Chcieliśmy partnera zorientowanego na Zachód, który stałby się Europejczykiem, jednak nie tego dokonał Putin, powiedziała podsekretarz stanu USA do spraw politycznych Wiktoria Nuland. Pani Nuland. No tak. Nie takiej Rosji chcieliśmy. Jednak nie tego dokonał Putin, co wy chcieliście. Nie. Dokładnie odwrotnie. Putin dokonał tego, czego nie ma u was. Czyli mówiąc krótko, zmiana, jaka nastąpiła w Rosji, biorąc pod uwagę tą zgniznę zachodnią, to nie da się zwyczajnie porównać. Mówiąc krótko, przywrócił normalne życie, wartości, tożsamość, cywilizację, zasady, kodeks honorowy. Wy natomiast byście chcieli, żeby po prostu przywrócił, by każdy mógł chodzić bez majtek, mówiąc tak kolokwialnie i delikatnie, prawda? Tam tego nie ma. Natomiast każdy człowiek może po prostu, będąc normalnym, oddychać. A ten, kto jest, albo wychodzi poza ramy jakiekolwiek, no to się nie ma co dziwić. Dlaczego jest, ciągle są pacyfikowani ludzie normalni, a patologia wznoszona do góry? Mało tego, właśnie w tych krajach Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych, jeszcze się takie osoby niszczy. I to zaraz udowodnię. Proszę uprzejmie. Co to jest? Włoskie demokratyczne gestapo pałuje studentów za protest popierający Palestyńczyków. Jeszcze raz przeczytam. Włoskie demokratyczne gestapo pałuje studentów za protest popierający Palestyńczyków. Rozumiecie? Czy w Rosji coś takiego mogłoby mieć miejsce? Dyrektor CIA potajemnie odwiedził Ukrainę 22 lutego. New York Times. Celem wizyty jest uspokojenie ukraińskich przywódców, którzy obawiają się, że amerykańskie służby wywiadowcze w związku z blokowaniem pomocy USA staną się mniej aktywne w pomaganiu Kijowowi w uderzeniu na Rosjan. Rosja jest w ofensywie, a Ukraina jest bardziej zależna od sabotażu i ataków rakietowych dalekiego zasięgu, które wymagają szpiegów daleko za liniami wroga. A ryzyko jest coraz większe, jeżeli Republikanie w Kongresie odetną Kijowowi finansowanie wojskowe, CIA może obciąć wydatki, wyjaśnia powód wizyty w The New York Times. Wszystko zrobią, żeby to dalej trwało. Wiadomości. Ukraińskie dowództwo obawia się, że zapasy amunicji mogą się wyczerpać. Niemiecki kontrwywiad może klasyfikować prawicową AfD jako partię ekstremistyczną. Szef izraelskiego Ministerstwa Obrony Izrael atakuje Liban, niezależnie od porozumienia z Hamasem. Unia Europejska zapłaciła Rosji więcej za ropę i gaz w 2022 roku, niż przeznaczyła Ukrainie w ciągu 2 lat.
O Jezus kochanego. Saba, premier Jemenu, Bin Mubarak, udał się z wizytą do Moskwy. Minister obrony Ukrainy, połowa dostaw zachodniej broni na Ukrainę jest opóźniona. Prowadzi to do strat w siłach zbrojnych Ukrainy na jej terytorium. Polityka sojusznicy USA nazwali sankcje wtórne nadużyciem władzy. Minister spraw zagranicznych Niemiec, Niemcy zdecydowali o zwiększeniu wolumentu pomocy humanitarnej przyznawanej Ukrainie o 100 milionów euro, zwiększając tym samym łączną kwotę do miliarda euro. Pytam się, czy gdzieś tutaj jest pomoc dla Palestyny, czy jest chociaż słowo? No, bo tak się czyta pięknie. Nie ma nic. Nie ma nic. Idziemy dalej. Okupantowi można dawać, ale ofiarze nie. To jest demokracja, Unia Europejska i ta demokratyczna upadlina w postaci Amerykanów. Barbok podczas wizyty w Odesie siedział przez kwadrans w schronie. Al-Wasat. W Libii protestujący funkcjonariusze bezpieczeństwa ogłosili blokadę wszystkich pól naftowych. CIA stworzyła sieć tajnych baz wywiadowczych na granicy Ukrainy z Rosją. Indie zatwierdzają umowę o wartości 11 miliardów dolarów za modernizację i wyposażenie sił zbrojnych. Szef głównego zarządu wywiadu Kirill Budanow złożył dwie odbiegające od głównego nurtu wypowiedzi. Najpierw przyznał, że przywódca rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny zmarł w więzieniu z powodu zakrzepu krwi, ale jeszcze wczoraj Żeleński krzyknął na cały świat, że Rosja zabiła polityka opozycji, a USA nałożyły sankcje na Federację Rosyjską z powodu Nawalnego. Po drugie, Budanow rozwalił amerykański horror o dostawach irańskiej broni do Rosji. Szef CIA zdemontował informacje o dostarczeniu przez Iran rakiet Rosji, a także o tym, że Federacja Rosyjska masowo wykorzystuje północno-koreańskie rakiety do ataku na Ukrainę. A teraz, drodzy Państwo, o tym się nie mówi. To jest temat tabu. Oni po prostu mają mordy zaserowane. Głód w północnej Gazie przeszedł przez wszystkie etapy. Najpierw mieszkańcy oszczędzali żywność, potem musieli jeść karmę dla zwierząt. Gdy i to się skończyło, zaczęły napływać pierwsze doniesienia o zgonach z powodu głodu. Jesteśmy na najcięższym i najtrudniejszym etapie dla naszych ludzi, tutaj na północy strefy Gazu. Nie możemy znaleźć niczego, co zaspokoiłoby głód nasz. Wydarzenia z północy strefy Gazy przez cały okres wojny. Jego słowa potwierdza przerażające nagranie dziecka umierającego z głodu. Generalna Dyrekcja Obrony Cywilnej w strefie Gazy wystosowała apel o pomoc, pokazując niemowlaka umierającego z głodu z powodu braku mleka w Gazie. Obrona cywilna wezwała Światową Organizację Zdrowia i obywateli całego świata do interwencji i uratowania dzieci ze strefy Gazy pod kryzysem humanitarnym. Wiecie co? Powiem Wam jedną rzecz. Nic tam nie będzie przesłane, będą ci ludzie umierać. Na Waszych oczach, w większości społeczeństwa tej zasranej Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych, ponieważ Wielki Brat i ten największy w wierze tak sobie zadecydował. A Wy jesteście bandą psychopatów, którzy nie mają absolutnie jakiegokolwiek własnego zdania, wykonują ich polecenia i to wszystko, to widać gołym okiem. Gdy sytuację odwrócicie, gdyby to przykładowo była Polska albo jakikolwiek inny kraj, czy Wy sobie wyobrażacie, żeby mogło dojść do czegoś takiego w życiu? W życiu.
To nie jest kwestia roku czasu. Tak jest od praktycznie połowy lat 40. Premier Węgier Viktor Orbán oraz przedstawiciele partii rządzącej i rządu odmówili uczczenia pamięci Nawalnego minutą ciszy w węgierskim parlamencie. A przypominam, pokazywałem dopiero, jak uczcili minutą ciszy w parlamencie polskim wszyscy wstali. Pokazywałem to. Coś nieprawdopodobnego. W węgierskim parlamencie Orbán wyjaśnił swoje stanowisko, mówiąc, że Nawalny obraził Gruzinów. Odnosił się do tego zdania wypowiedzianego przez Nawalnego w 2008 roku. Powiedział wówczas, że należy wystrzelić rakietę w siedzibę gryzoni. Orbán powiedział, że szowiniści nie są szanowani w węgierskim parlamencie. Nie będziemy honorować kogoś, kto nazwał Gruzinów gryzoniami podczas wojny gruzińsko-rosyjskiej. W przeciwnym razie niech kraj będzie dla niego łagodny, powiedział Orbán, cytowany przez węgierską gazetę. No, ja osobiście nie mam zaufania do Orbána. Uważam, że jest tak jak przywódca turecki. Zobaczymy, co będzie dalej. A tutaj ciekawa rzecz. Jamajka zamierza domagać się od Wielkiej Brytanii odszkodowania za okres kolonialny i niewolnictwo. Premier wyspiarskiego kraju André Holness chce, aby była metropolia sfinansowana z serią wystaw poświęconych brytyjskiemu imperializmowi w wysokości 500 000 funtów. To tylko pierwsza suma, jakiej Jamajka domaga się od dawnych władców. Podobne roszczenia mogą pojawić się w innych byłych koloniach brytyjskich, a kwoty żądanych odszkodowań mogą osiągnąć kolosalne rozmiary. No, drodzy Państwo, Indie, proszę uprzejmie. Zresztą tu mówimy o brytyjskiej kolonii. To akurat, jeżeli my mamy na myśli brytyjski czosnek, amerykański czosnek, polski czosnek i tak dalej, to ja wam powiem jedno. To wszystko jest dyrygowane przez główny czosnek. Polska nie wyśle swoich żołnierzy na Ukrainę, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Panie Tomczyk, doprawdy pan Tusk jest innego zdania. I nie tylko on. No cóż, po co tu mówicie takie bzdury? No bo chyba się pan nie uważa za wyższego w hierarchii, prawda? No nasze, jak to się mówi, drodzy państwo, komiko. Podpiszę dekret, który będzie wymagał od wszystkich krajów zachodnich deportacji mieszkających tam ukraińskich mężczyzn z powrotem na Ukrainę. Potrzebujemy więcej mężczyzn do walki, a wy spędzacie czas i palicie fajkę wodną w innych krajach. Jeśli podejmiemy wspólny wysiłek, to wojna zakończy się za tydzień. Wracajcie, chłopaki, tam gdzie jesteście, ze wszystkich krajów. CIA utworzyła na Ukrainie sieć baz szpiegowskich, obejmując 12 tajnych obiektów wzdłuż granicy z Rosją. Współpraca SBU i CIA rozpoczęła się po Majdanie w 2014 roku. Dwa lata później Amerykanie rozpoczęli szkolenie elitarnych ukraińskich sił specjalnych, gdzie jednym z oficerów był obecny szef głównego zarządu wywiadu Kirill Budganow, zauważa The New York Times. CIA pomogła także wyszkolić nowe pokolenie ukraińskich szpiegów działających na terenie Federacji Rosyjskiej, w całej Europie, na Kubie i gdzie indziej. No przecież no, wiemy o tym. Wiemy o tym. Nazwano osobę transpłciową mężczyzną i pedałem.
cyckami. Kobieta z Hiszpanii trafiła do więzienia na 6 miesięcy za mowę nienawiści. Sąd w Barcelonie skazał Hiszpankę na 6 miesięcy więzienia za próbę poniżenia transpłciowej kobiety. Przepraszam, no trzeba się decydować, kobiety czy mężczyzny? Bo też można tym obrazić, prawda? No bo ktoś w tym momencie może się czuć kobietą, ale za 5 minut zmieni zdanie i będzie mężczyzną. Patrząc na warunki, jakie tworzyła Unia Europejska ze Stanami Zjednoczonymi pod dyrektywą czapy z frędzlami, wszystko jest możliwe. Jakby się nie powiedziało, to się będzie siedziało i płaciło do tego, żeby doszli. Poniżenia transpłciowej kobiety. Musi także zapłacić wysoką grzywnę. 25 lutego 2020 roku skazana kobieta zamieściła w internecie zdjęcie ofiary z podpisem pedał z cyckami. Sąd zauważył, że kobieta wielokrotnie łamała podstawowe prawa człowieka, nazywając osoby transpłciowe mężczyznami i transwestytami. Oprócz kary i grzywny otrzymała zakaz nauczania i pracy w sporcie. No więc kobieta, widocznie ta pani, pracowała w sporcie. I co? Czy ktoś się za nią stawił? Czy ktoś coś powiedział? Z pewnością nie. To jest bardzo ciekawe. Na wiecu w Warszawie polscy patrioci demonstrowali przyjaźń polsko-ukraińską. Oczywiście, mówię to prześmiewczo. A jest tu, drodzy Państwo, napisane. Już sekundkę. Stefan Bandera to prostytutka Hitlera. Tak jest napisane. To nie są moje słowa. Wspieram całkowicie. Olaf Scholz nazwał decyzję o nieprzekazaniu Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Taurus jako ostateczną, ponieważ Niemcy nie mają potrzeby ingerować tam, gdzie te rakiety mogą dotrzeć. Ryzyko wyciągnięcia w wojnę jest niedopuszczalne. A tutaj, drodzy Państwo, amerykański pilot podpalił się w pobliżu ambasady Izraela w Waszyngtonie w ramach protestu przeciwko walkom w Strefie Gazu. Przed incydentem Amerykanin powiedział, że nie będzie już brał udziału w ludobójstwie, dodając, że jego czyn był tylko niewielką częścią cierpień Palestyńczyków. Następnie oblał się benzyną i podpalił, krzycząc: wolna Palestyna. Wiecie, co jest najgorsze? Że tego typu incydenty, albo z tego typu incydentów, oni się tylko śmieją. Już nieraz mieliśmy te pokazówki, oczywiście nie tych osób, co się podpalili, czy próbowali w tej rozpaczy pokazać, poświęcając swoje życie, tylko te sukinsyny mają to wszystko gdzieś. Czy w ogóle ktokolwiek sobie może dać sprawę, co to znaczy się podpalić? Jaka to jest śmierć? Jaką pełną świadomością do tego trzeba podejść, żeby to zrobić? Jaka to musi być determinacja? Przecież on nie miał problemów psychicznych, bo na pewno go tak nazwą. Po prostu człowiek nie mógł już na to patrzeć. Ponieważ brał udział w tym i widział, co się dzieje w tym kłamstwie, zwyczajnie postanowił zakończyć, a tym samym być może myślał, że tym sposobem to będzie jakakolwiek reakcja. Nie będzie żadnej reakcji. I to jest przerażające, że nawet tego typu czyny nie przynoszą żadnej reakcji. Bo ludzie to bydło. Wystarczy założyć im odpowiedni łańcuszek na szyję i zaprowadzić się tam, gdzie chce. Alfred Lampe. Zbiry na czele ogłupiałego tłumu przeciwko garce mądrych i uczciwych. Herbert.
To samo powiedział, tylko w inny sposób, polski patriota, natomiast Alfred Lampe, NKWD, 43 rok. Szef ukraińskiego MZ jest niegrzeczny wobec USA. Gwarancję bezpieczeństwa podpiszemy z Ameryką tylko wtedy, gdy dadzą nam pieniądze. Wieczorem krzesła, rano pieniądze. Rano krzesła, pieniądze podczas obiadu. Tak Kuleba odpowiedział na pytanie, kiedy Stany Zjednoczone podpiszą umowę o gwarancjach bezpieczeństwa z Ukrainą. Najpierw pieniądze, potem podpisanie, powiedział Kuleba. To się nie da komentować. A tutaj, drodzy Państwo, bardzo ciekawa rzecz. Ach, to nawet nie wiem, jak to skomentuję, wyjdzie z czasu. Albo wyjdzie w praktyce, jak to się mówi. Wrocław, 24.02.24. Na polskiej ziemi polscy policjanci grają kaninę, pieśń przy której UPA mordowało Polaków. Tak. To jest coś nieprawdopodobnego, faktycznie. Ponieważ osoba, która tym dowodzi, proszę uprzejmie, Osoba, która tym dowodzi, drodzy Państwo, komendant, łącznie z prezydentem Wrocławia, ale chyba wiemy, kim jest prezydent Wrocławia pochodzenia ukraińskiego, powinni być w tym momencie wstawieni do pierdla, takiego najgorszego ze szczurami, w oczekiwaniu na szybki proces, bardzo surowy, ponieważ na to jest paragraf. To jest antypolskie zachowanie, totalne. Przypominam, 500 000 ludzi zostało wymordowanych. Gdzie ta pieśń towarzyszyła tym mordercom podczas tej procedury, rozumiecie? Czy na 300 ileś sposobów, przypominam, to nie by... Ja tylko powiem jedną rzecz. Polacy, którzy wpadli w ręce tych oprawców, modlili się o kulę. To chyba wystarczy, by nie obrazować tego, co oni robili. I te łachudry, za przeproszeniem, te łachudry śmią coś takiego puszczać. Mało tego, powiem wam jedno, ci policjanci, gdyby mieli odrobinę polskiego serca, to te instrumenty walnęliby o podłogę tak, żeby nie zostało nic. Bo uważam, że jak wyszli, to powinni wyjść, jak była taka propozycja. Ale po to, żeby właśnie w ten sposób zamanifestować swój przeciw, a tym samym pokazać polskość. Mam obowiązki polskie, noszenie munduru. Czy to policja, czy to wojsko, czy to straż pożarna. Do czego zobowiązuje? To są sprawy honorowe. Nie każdy rozkaz się wykonuje. I tym miłym akcentem życzę Państwu wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem na koniec puszczę, jak zwykle. Drodzy Państwo, miłosierdzie walczące, serce wandejskie i prawdziwy Jezus Chrystus. Czekamy na Ciebie. I piosenka, która jest przepiękna, drodzy Państwo. Zapraszam. Mettez-le dans votre compteur. Przepraszam najmocniej, jak zwykle muszą być idiotyczne reklamy. To też jest wymysł czosnkowy. Helena Marusa-Żurna, Tarnów, więzienie 1000.
1941 rok. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego. Wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Zbaw nas od złego, bo Ty wiesz o wszystkim. Wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco, daj, niech doczekamy. Jest, jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz. Jest, jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz w oknie. Ostatni bastion padł. Paranoja i słabość małych ludzi pokazała twarz. Ostatni bastion padł. Przebili jedno serce, ale ja nie przestanę grać. Kochana ojczyzno, czas przewietrzyć swe pokoje. Przetrzeć stary kurz. Zdejmij maskę z głów posłańców. Słuchaj pieśni swego ludu, a nie kukieł karłów i sługusów zza dalekich mórz. Słuchaj pieśni swego ludu. Ja Ci przecież dobrze życzę. Nie rozliczam Cię. Nie chcę wiedzieć, z kim Ty byłaś. Z kim chcesz być, Ty lepiej wiesz. Ciężko tańczyć, gdy dwóch prowadzi. Trójkąt ostre rogi ma. Ja nie kreślę takich figur. Cenię sobie prosty świat. Panem Bogiem.